Dzisiaj zbieramy przyrosty sosny. Będziemy robić taki bardzo dobry, zdrowy syrop na przeziębienia, różnego typu schorzenia itd., itd. Zrobimy syrop i zrobimy oczywiście nalewkę. Więc trzeba te takie pędy, odrosty pozbierać. Ja sobie będę zbierał. O, one są już na tyle duże, że można je sobie zebrać. Część zostawimy oczywiście, żeby roślinka miała szansę urosnąć. No, tych małych nie będziemy zbierać. Pójdziemy do jakiejś innej sosny, bo ta jest jeszcze mała. O, tu są dorodne. Zobaczcie na górę, jak ładnie puściły w górę. Ale ja tam się nie wdrapię, kurczę. Jestem konus. Więc będziemy zbierać te, które są na dole. Niektóre gałązki można. Zobaczcie, jaki ładny. Oczywiście nie ogołacamy całej sosny z tego. Trzeba jakoś racjonalnie gospodarować tym, co daje natura. Więc tak troszeczkę skorzystamy, ale żeby roślina mogła sobie rosnąć dalej. O, zobaczcie, takie pędy. Właściwie przyrosty. O, o, jaki ładny, zobaczcie. Super, co? Można pozbierać. Wszystkie takie wyrośnięte, dłuższe. O, mamy już trochę, ale to za mało. To trzeba zebrać tak naprawdę. A tak pół takiego durszlaka będzie mało, więc to musi być dosyć intensywne i trzeba pozbierać trochę więcej. Takie pędy zbieramy wiosną, kwiecień, maj, w zależności od regionu i oczywiście wegetacji w danym regionie, bo w niektórych regionach szybciej, w niektórych wolniej. To wszystko się zaczyna, ta przyroda budzi się do życia. O, i to jest właśnie okres na zbieranie tych pędów, w których zmagazynowana jest po prostu cała siła, cała młodość, cały dobrobyt natury. Ach, wspaniale pachnie. O. No dobra, trochę już mam. Zobaczymy, czy jeszcze trochę uda mi się zebrać. A propos pędów, pokażę wam szyszunie. Wszystkie będą w kolorach fioletowych. Cała masa. Ciekawe, co? Sporo tego jest rzeczywiście. Fajny zbiór. Musicie oczywiście się przyzwyczaić do cierpliwości przy robieniu tego. A poza tym zdać sobie sprawę, że takie przyrosty mają w sobie też trochę żywicy, która będzie was brudziła. O. Więc jeżeli chcecie to robić na jakiejś desce, to najlepiej na takiej, no, średnio używanej.